Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym 699 odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie nowy czołg, niemiecki niszczyciel czołgu, który zamienił Waffentragera, czyli Grill 15. Ale w dosyć nietypowej bitwie. Ostatnio pokazywałem wam Grilla, który zniszczył 13 czołgów, a tutaj Grill w mieście, Grill w pierwszej linii. Czy jest to możliwe, że Grill nie będzie kampił w krzaku, tylko pojedzie na pierwszą linię? Pokażę wam w tej bitwie gracz, który już raz niemieckim niszczycielem czołgów pokazywał, w Pokaż co potrafisz, swoją bitwę na jak pancerze S100, czyli Spetsnaz. Cześć! Cześć wszystkim, cześć tobie. Oczywiście nie będę ciebie pytał skąd nikt, jeżeli macie taką ochotę się dowiedzieć, co to za jednostki specjalne Spetsnaz, to musicie kliknąć sobie w link w opisie. Tam jest ostatnia bitwa, gdzie prawie 12 tysięcy, czy ponad 12 tysięcy obrażeń na jak pancerze zrobił właśnie Spetsnaz. Dobra. Ale Grill 15 i Stalingrad. Dlaczego taki pomysł wjechania w miasto, a nie gdzieś tam stać na K8-9 skampiony z tyłu? Czy ogólnie staram się tym Grillem grać dość mobilnie, dość szybko w pierwszych liniach, jeśli są miasta, no bo jednak te miasta są bardzo małe miejsce, w których może tak naprawdę stanąć na 400 metrów i postrzelać z tak zwanego krzaka. Także no, każde miasto staram się rozgrywać na naprawdę bliskim dystansie i no, trzeba bardzo dużo uważać, ale tak jak widać tutaj, no jednak to daje jakiś fajny efekt, tak? Taki trochę niespodziewany wręcz. Taka teraz widzę sytuacja, że troszeczkę przez chwilę byłeś z różnych stron TDK-ami objechany, ale na szczęście drużyna pomogła, więc przeżyłeś. Tak, zgadza się, tutaj troszeczkę piątka widziałem, poszalała, troszeczkę pokryła flankę, no T62 troszeczkę wypadł gorzej, no ale miał pecha, no nic nie mógł więcej na to poradzić, tak. Grill 15 zastąpił Waffentragera. Spodobało ci się to, czy troszeczkę żałujesz tego magazynka w Waffentragerze? Powiem ci, że tak szczerze, super. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tej wymiany. Jego mobilność jest naprawdę o wiele lepsza od WT-100. No, nie ma tego magazynka, ale nadrabia naprawdę swoim działem. Jest bardzo celne, bardzo szybko skupia. No po prostu damage, który te działo robi, jest ogromny tak naprawdę na strzał. Niezbyt długi też czas przeładowania, bo tam jest około 14 sekund. No to jest naprawdę same plusy. No. Nie widzę tutaj minusów tego tanka tak naprawdę aktualnie. Znaczy wiadomo, minusem jest zerowy pancerz. No, to jest... no ale nie oszukujmy się, what the fuck, też nie miał pancerza tak naprawdę. No, wieża wielka jak hangar przyjmowała wszystko, tak. No. Tutaj ta wieża jest zdecydowanie mniejsza, więc można powiedzieć trudniej w nią trafić. Okej, czyli w zasadzie... Tak powiedziałeś, czołg bez wad, niesamowite działo, czyli co, nerw będzie prawdopodobnie w najbliższym czasie, no, tak? Wydaje mi się, że parę patrzy na pewno znerfią, bo dużo jednak osób uważa, że ten czołg jest zbyt mocny i no niestety dla niektórych osób jest aż za mocny i niestety mi się wydaje, że z czasem przyjdzie ten nerw, tak? Słuchaj, jak grać takim czołgiem? Bo tak, prędkość maksymalna 60 na godzinę, czyli medy w zasadzie, prędkość nawet można powiedzieć lepsza niż w medach, waga 40 ton, a silnik, o ile dobrze widzę, 900 konny, więc mobilność bardzo, bardzo dobra. No, po prostu zajebiście mobilny czołg z zajebistym działem, ale też z dobrym kamuflażem. Jak myślisz, jak byś miał poradzić, jak grać tym czołgiem? Chociaż ciężko to powiedzieć, no ale... kampić, czy jednak szybko zajmować odpowiednie miejscówki? Jak myślisz, jak grać Grillem? Wiesz co, to wszystko według mnie, tak jest moja opinia prywatna, zależy tak naprawdę od mapy i od tego, jakie czołgi przeciwnik posiada, bo jeżeli jest mapa otwarta, jest dużo zieleni, jak najbardziej... polecałbym jednak się schować troszeczkę dalej i pomóc nabić tego damage'u, zbić te tanki, które się będą świecić przy pomocy jakiegoś lighta
zrobić jak najszybciej przewagę dla teamu, żeby tą bitwę wygrać, tak? Ale jeśli mamy miasto, no jednak widać, że te losowania nie są takie równe sobie, no to w tym momencie polecam tak naprawdę gdzieś tam się zmieszać z medami, ewentualnie pojechać z ciężkimi na jakąś flankę, poczekać, aż przeciwnik strzeli, wtedy wyjechać, oddać strzał. No jednak średnia 750 damage'u na strzała, czasem nawet do 900 potrafi dojść ten damage, czasem 600 wejdzie, no ale robi to naprawdę ogromne zniszczenia na polu bitwy. Przed chwilą zaatakował cię gracz z klanu Fame, z o wiele więcej HP miał. Jak on mógł z tobą przegrać? Nie rozumiem tego. No, powiem ci, no są takie sytuacje, w których wyjeżdżasz czasami na pewniaka i no niestety idzie się pomylić, tak? Tam nawet było widać, że dostał takiego strzała z podpałką, no to też tam dało dodatkowe pewnie zniszczenia w jego czołgu. No nie wiem jak to się stało, że mi się wydaje troszeczkę zbyt duża pewność siebie u tego gracza wystąpiła w tamtym momencie, nie? Mhm. Okej, czyli zostały jeszcze dwa pojazdy, szansa na Ridleya Watersa, 8400 obrażeń. No i cóż, mimo to, że zostało ci 150 HP, ale ta mobilność, widzicie, że ten czołg zmienia pozycję po prostu w kilka sekund, szybciej niż oho, po prostu obróci wieżę, więc możesz sobie robić co chcesz. No i cóż, teraz zapewne napiszesz, zostawcie mi ósmego. Tak, last for me. No tak, no bo jednak nie patrzeć, no jednak ósmy przyczynia się do zdobycia medalu, tak? Zostało jeszcze dwóch graczy poza mną, także no poprosiłem, żeby jednak zostawili mi go, bo to zawsze to jakiś medal, zawsze to lepiej wygląda. Czyli tak, gra w mieście grillem, okej, tylko... Pamiętajcie, no trzeba grać bardzo, bardzo uważnie, bo... Rozważnie i no nie samemu, bo samemu tak. To strzelisz raz i zajadą cię z każdej strony. No trzeba mieć jednak jakieś wsparcie, jak, no nie oszukujmy się, żaden Tedek jak sam pojedzie, flanki nie wygra, no. Czyli słuchaj, tak naprawdę to może być dobry pluton, na przykład trzy grille, ale jadące po prostu mobilnie do przodu, też mogą nieźle zdziałać w miastach, nie? Myk, trzy strzały i prawie każdego czołgu nie ma, nie? To się zgadza, powiem ci, że osobiście już grałem w plutonie, ale z dwoma grillami, to takie dwa grille gdzieś na flance potrafią zrobić naprawdę ogromne spustoszenie. No tylko, że to trzeba się zgadać wszystko tak, żeby to każdy wyjeżdżał, wtedy kiedy jeden strzeli, drugi musi czasem przysłonić, no bo HP musi się rozkładać, nie może być tak, że jeden wyjedzie, odda strzał i 1100 HP straci za 700. No, to jednak muszą być osoby z głową, tak, które grają tak niestety papierowymi czołgami, no bo tu nie, jak nie patrzeć, w każdej chwili możesz dostać z odłamka za naprawdę dużo. No właśnie teraz trochę zaryzykowałeś tak naprawdę, bo ta artyleria mogła strzelić gdzieś obok i byłoby po no. Ciebie, ale zawahała się, oddałeś strzał i... jest zwycięstwo. 9000 obrażeń, 8 zniszczonych pojazdów. Można powiedzieć, wszystko w bliskim kontakcie z wrogiem. Exp bardzo dobry, jak na ten czołg, 1413. No i cóż, dużo może nie zarobiłeś, ale coś tam zarobiłeś. Czyli jak widzieliście w tej bitwie, grillem można jechać do miasta, do przodu i walczyć z ciężkimi czołgami i TDK-ami łeb w łeb. No to w zasadzie tyle. Cóż, może byś jeszcze coś chciał dopowiedzieć, albo kogoś pozdrowić, to proszę. Znaczy no, osobiście to pozdrawiam na pewno wszystkich, którzy będą oglądać ten filmik. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam cały klan Why Me oraz klan Why You. Wszystkich znajomych, którzy mnie po prostu znają i tych nawet, którzy mnie hejcą. Także najlepiej, jak to się mówi, pozdrawiam wszystkich po prostu. Również. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, cześć.